Łukasz Kocur. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie Echo 24. A dziś pytamy, no, czy we Wrocławiu być może zapanowała już tak na stałe moda na futbol amerykański. Jeszcze 10 lat temu w naszej świadomości było tak, że ten prawdziwy futbol amerykański z pierwszych stron sportowych gazet widzieliśmy tylko za pośrednictwem filmów i to tych z zachodu. No, jest grupa, o której być może warto raz jeszcze powiedzieć. Mowa o wrocławskich Panterach, które wyznaczają nowe trendy, kto wie, być może nawet dla europejskiego futbolu tutaj na terenie całego kraju, bo tak się okazało, panie Jakubie, że przykład idzie z samego Wrocławia. Moim państwa gościem jest pan Jakub Głowowski, menadżer Panter z Wrocław. Wyznaczacie trendy rzeczywiście futbolu, już tutaj nie na naszym podwórku dolnośląskim, ale w skali całego kraju, patrząc na ostatnie sukcesy. Tak, no znaczy już od kilku lat mówiliśmy o tym, że Wrocław jest polską stolicą futbolu amerykańskiego i tak naprawdę ta myśl nam przyświecała działając i rozwijając nasz klub i kiedy powstawało Panter z Wrocław. No i teraz chyba faktycznie śmiało można powiedzieć, tak jest. No, sukces w tym roku w Polsce, póki co cztery złote medale na wszystkich szczeblach, znaczy trzy w Polsce i jeden ten najważniejszy. Czwarte złoto w sezonie. Tak, czwarte złoto w sezonie, ten oczywiście najważniejszy sukces europejski, którego się chyba nikt nawet u nas w klubie nie spodziewał, kiedy zaczynaliśmy grę w Lidze Mistrzów. No i wszystkie działania, które prowadzimy, żeby ten sport promować, no chyba pozwala nam mówić o tym, że to już jest to najbardziej prężnie rozwijające się centrum futbolu. Powiedział pan, panie Jakubie, o top lidze, no ale to także zawodowcy z drugiej grupy. Można śmiało chyba powiedzieć, że zawodowcy również zdobyli ostatnio złoto. Zawodowcy, jeśli chodzi o to, jak ciężko się przygotowują do sezonu, jak grają, no bo oczywiście tak, no bo oczywiście w futbolu, tak w Polsce, no nikt na tym nie zarabia, jeśli chodzi o zawodników, tak, są oni amatorami, ale faktycznie to, jak grają na boisku i z jakiej strony się pokazują, no chyba pozwala tak mówić. Panie Jakubie, abyśmy poszli dalej w naszej rozmowie, to możemy jeszcze naszą telewizją tak naprawdę na początek przypomnieć, czym jest ta edycja cała PLFA, czym jest futbol amerykański, jak Państwo jesteście podzieleni, bo być może starsi telewizowie pamiętają lata 90., kiedy to NBA wkraczało na salony naszych domów do telewizorów, era Michaela Jordana, wszystkie konferencje wschodnie i zachodnie. To naprawdę znaliśmy wręcz na pamięć. Natomiast z ligą amerykańską i z futbolem amerykańskim było różnie. Ja mówię, te obrazki właśnie widzieliśmy w filmie, bądź nawet w ubraniach, które z zachodu przychodziły właśnie tutaj na Dolny Śląsk. No ale powiedzmy w takim razie, jak się zaczęło, tak? Jak liga jest obecnie podzielona, może tak? Tak, naprawdę no, futbol amerykański w Polsce ogólnie jest od 10 lat, więc czasy, o których pan mówi, czyli hej to NBA, to jest jeszcze trochę wcześniej niż początek naszej ligi, także to jest naprawdę bardzo krótka historia. No i od 2006 roku w 10 lat, no bo w tym roku było dziesięciolecie, od 4 do blisko 100 drużyn. Stąd też rozwój tego, że jeszcze kilka lat temu nie było nawet top ligi, to było to wtedy jeszcze PLFA 1, kiedy była jeszcze tylko jedna tylko klasa rozgrywkowa, a potem wraz z narastającą liczbą tych klubów powstawały kolejne, aż powstała top liga jako ta najwyższa klasa rozgrywkowa. Oprócz tego mamy PLFA 1, PLFA 2, jeszcze PLFA 8, czyli ligę dla drużyn w odmianie 8-osobowej, bo tak też się gra w Polsce, to jest dla nowo tworzących drużyn. Te rezerwy futbolu można nazwać. Tak, takie, właściwie nawet nie tyle rezerwy, co dla drużyn, które się dopiero tworzą i nie są w stanie kadrowo czy finansowo sprostać wymaganiom pełnoprawnej ligi, więc grają tam. No i oprócz tego dwie ligi juniorskie w formule 11-osobowej i również też 8-osobowej. To fenomen możemy upatrywać właśnie w juniorach na początek, jeżeli chodzi o przyszłość futbolu amerykańskiego tutaj we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, czy to właśnie w najmłodszych Państwo teraz nie tyle co uderzacie, ale kierujecie swój wzrok, jeżeli chodzi o tych, którzy wyszukują te najmłodsze talenty. Czy jest jakaś granica wiekowa, kiedy można zacząć szukać młodego zawodnika, a kiedy już nie? Czy tak naprawdę ta granica, jak każda granica, którą mamy w futbolu amerykańskim, to jest chyba wyznaczana tylko przez nas, bo to my tak naprawdę gdzieś tam rozwijamy skrzydła, żeby było coraz więcej osób grających, no i z tym się wiąże też coraz większe obniżanie wieku, kiedy można zacząć. Już teraz mamy dwie drużyny juniorskie, w których można grać mając lat 14, a oprócz tego rozwijamy z pomocą Urzędu Miasta, z pomocą także The World Games 2017 ligę międzyszkolną, czyli w futbolu, gdzie w gimnazjach i w już teraz też szkołach podstawowych mamy normalnie szkolne drużyny, które uprawiają futbol w ramach SKS-ów. Także staramy się, także można, a jeszcze oprócz tego wewnątrz klubu grupę MIS, gdzie w ogóle wystarczy mieć 8 lat, żeby zacząć pierwsze treningi.
Więc to jest na pewno nasze oczko w głowie i to jest na pewno strona, w którą chcemy iść i też wierzymy, że to jest tak naprawdę najważniejszy krok w rozwoju, bo jeśli chcemy, żeby dogonić najlepsze czołowe reprezentacje europejskie i ligi europejskie, to faktycznie musimy wyrównać ten poziom poprzez to, żeby zawodnicy zaczynali w jak najmłodszym wieku. I przez to również na co dzień zapraszacie wszystkich chłopców wraz z rodzinami do tego, aby przyjść na takie otwarte zajęcie. Czy liczba 150 seniorów jest nadal aktualna, jeżeli chodzi o szkolenia? Seniorów około 120. Z juniorami jest obecnie w klubie około 170 osób. Także no jest to już bardzo duża liczba. No i faktycznie zapraszamy cały czas. Nie jest to tak, że można przyjść w każdym momencie oczywiście. Są wyznaczane mniej więcej określone terminy, daty. Nazywamy to rekrutacjami, kiedy są takie otwarte treningi, na które można przyjść, sprawdzić się i wtedy spróbować swoich sił. No bo jak jest czas bliżej sezonu lub trwa sezon, no to już do drużyny nie można dołączyć, no bo szykuje się ona już, prawda, bardzo mocno specjalistycznie, ale gdzieś tam w tym okresie, tak jak teraz liga się kończy, także gdzieś tam pewnie w grudniu, w styczniu będą rekrutacje, także jeśli ktoś będzie chciał dołączyć w przyszłym roku, no to teraz zima to jest ten okres, kiedy można to zrobić. Panie Jakubie, pełniąc funkcję menadżera, jak tłumaczy sobie ten fenomen, jak pan sobie być może odpowiada czasami na pytanie, dlaczego młodzi dolnoślązacy lubią futbol? Ktoś kiedyś powiedział, że w Stanach Zjednoczonych futbol jest bardziej popularny niż inne dyscypliny, dlatego że jest dostępny. Bo po prostu jest ciekawszą dyscypliną od wielu innych dyscyplin sportowych. Jest po prostu bardzo efektowny, jest kolorowy, wiele się dzieje, dyscyplina jest też fizyczna, czyli ma to, co po prostu podoba się młodszym i starszym chłopcom, no i też jak widać dorosłym mężczyznom również. I przyciąga kibiców, tak? Przyciągają kibiców. Także imprezy, które staramy się także robić trochę w amerykańskim stylu, kiedy właśnie to ma być piknik dla całej rodziny, tak? Że tak jakby futbol jest takim, można powiedzieć, wyznacznikiem amerykańskości w sporcie. Czyli nie chodzi o samo to, co się dzieje wewnątrz boiska, ale o całą tą otoczkę na stadionie, dookoła stadionu, żeby przyjść i nie tylko zobaczyć mecz trwający 2 godziny, ale także spędzić rodzinną niedzielę. I wydaje nam się, że po prostu Polacy się do tego przyzwyczajają, tak? Chociażby pokazują to też sukcesy w innych dyscyplinach, gdzie coraz więcej osób przychodzi na żużle, coraz więcej osób przychodzi na wyścigi konne na Partenicach we Wrocławiu, czyli tam, gdzie można przyjść z całą rodziną i wypełnić swój czas. Pojawił się ten wątek amerykańskości, to rzeczywiście robi wam taki darmowy PR, to całe show, czy liderki, food trucki, to wszystko, co dzieje się tak naprawdę wokół samego zespołu. Czy to nie tyle, że robi, co chcemy, żeby przyciągało ludzi, tak? No to też jest gdzieś tam dla nas kolejny element pracy, tak? No grupa czy liderek, czyli Wildcats czy liderzy są także sekcją taneczną naszego klubu, poza naszymi meczami tańczą także na wielu innych imprezach sportowych, więc także są gdzieś tam dla nas dodatkową marką. Ale no na pewno staramy się, żeby tego było jak najwięcej, tak? No bo wiemy, że jednak jest to dyscyplina wciąż mocno egzotyczna i ktoś, kto przychodzi pierwszy raz, no prawdopodobnie nie ma w ogóle pojęcia o zasadach, ale niekoniecznie musi mieć pojęcie o zasadach, żeby się tam dobrze bawić i właśnie po to są te wszystkie dodatkowe elementy. A taka mini konkurencja, jaką chciałbym nazwać rugbystów, czasami patrzą na futbol amerykański właśnie z zazdrością, przez to, że tutaj mamy taką fajną otoczkę, taką właśnie typowo rodzinną, że znaczy, można no, tym na, się bawić. Na pewno jest to jest jednak inna specyfika, tak jakby filozofii tych dwóch dyscyplin, dlatego też z zazdrością nie patrzą, no też robią swoje, tak? No my gdzieś tam we Wrocławiu tutaj się dobrze dogadujemy z rugbystami i nie mamy na pewno gdzieś tam, nawet nie patrzymy na to tak, żeby coś robić lepiej czy gorzej niż oni. I uzupełniacie się. Tak, uzupełniamy się, tak, jeśli ktoś uważa, że tak jakby, że nie, bo też może mu się ta otoczka nie podobać, tak? No są też, mogą być też kibice, którzy chcą tylko tak zobaczyć sport i są dyscypliny, które wtedy mogą być też dobre dla nich. Ale jak zaczynaliście, panowie tutaj, jeszcze nawet nie nazywając się Panter z Wrocław, to też poproszę jeszcze kilka informacji z tej waszej początkowej historii dla naszych telewizów. No to chyba też było ciężko, prawda? Tej otoczki, tego amerykanizmu nie było przecież. Znaczy, no tak, na początku, kiedy we Wrocławiu były jeszcze 2 kluby, The Crew Wrocław i Devils Wrocław, i pojawili się pierwsi sponsorzy i tak staraliśmy się to robić. Może nie była to momentami taka skala jak teraz, ale też zawsze staraliśmy się, żeby te cheerleaderki chociażby tak były jako podstawowy element futbolu i żeby gdzieś ta eventowość, tak, tych imprez była cały czas zachowana, a także pojawiały się pomysły z koncertami w przerwach, tak jak to ma miejsce chociażby tak w Stanach na Super Bowl. No tak, orkiestra, którą widzimy, a także hymn Mazurka, tak, Dąbrowskiego, który możemy wysłuchać. Także no gdzieś tam te pomysły się przeplatały, ale to było bardziej od czasu do czasu niż tak jak teraz, że staramy się, żeby każdy mecz mógł tak wyglądać. Jak popatrzymy na dzisiejszą Top Ligę, dla kogo uważacie za największego rywala? Z Gdynią tutaj na terenie wrocławskim się niestety finał nie udał, chociaż wtedy wszystko
wszystko w sezonie wygrywaliście, to ten nieszczęsny finał, no ale na kogo nasze oczy tutaj z Wrocławia, dla tych, którzy polubili futbol amerykański, mogłyby jeszcze spojrzeć? Czy to Warszawa, czy Poznań, czy może Bydgoszcz? Na pewno cztery najmocniejsze drużyny w Polsce obecnie, to jest właśnie wspomniana Gdynia, która no już wyrasta na takiego naszego odwiecznego rywala, bo no w trzech ostatnich finałach już rywalizowaliśmy właśnie z Seahawks. Oprócz tego Warszawa, Warsaw Eagles i też drużyna, która coraz prężniej i bardzo fajnie działa, Białystok Lowlanders. To jest na pewno drużyna, na którą też warto zwracać uwagę, bo też robi bardzo wiele dobrego oprócz samej gry na boisku. Przed nami również bardzo duże wydarzenie w ramach The World Games 2017. To hasło już padło. Coraz bliżej niż dalej do tego wielkiego święta sportów nieolimpijskich tutaj, w stolicy Dolnego Śląska. No ale już w lipcu również Polska spotka się z USA. Czy możemy coś jeszcze o tym spotkaniu wyjątkowym powiedzieć? Znaczy, no tak, na WarGames zagrają cztery drużyny. Faktycznie jedną z nich ma być USA. No i liczymy, że to będzie wydarzenie, które przyciągnie na świeżo otwarty stadion olimpijski. No, nie powiem, że dziesiątki, bo tyle nie będzie tam miejsc, tak, ale że wypełni ten stadion po brzegi. To tak bym to określił. No i na pewno tutaj dla wszystkich zawodników, którzy grają w Panthers czy w innych drużynach i mają szansę zagrać w reprezentacji polskiej na tym turnieju, no to jest to takie ukoronowanie ich wielu lat starań, żeby móc zagrać na tak dużej imprezie z tak prestiżowym przeciwnikiem, więc na pewno wszyscy tutaj we Wrocławiu, a no bardzo duża liczba zawodników z Wrocławia ma szansę zagrać na tych igrzyskach, bo myślę, że to jest śmiało, można powiedzieć, około 20 osób. To naprawdę duża reprezentacja. Tak, także no na pewno dla nas tak, no na pewno wierzymy w to, że to też przyciągnie wrocławskich kibiców, tak, że jednak przyjdą na ten mecz po to, żeby zobaczyć też swoich zawodników. Także no, na pewno dla tych zawodników jest to wielkie wyróżnienie i także wielka motywacja. To teraz chciałbym jeszcze, abyśmy właśnie o samych zawodnikach porozmawiali. Adam Skakowski, dlaczego to nazwisko? Musimy Państwu powiedzieć, to MVP finału PLFA właśnie tej drugiej drużyny. No, wychowanek Panthers, czy to znowu jest tak, że musimy pytać o tych młodych i tam w nich upatrujecie wielkie, duże szanse na to, na przyszłość? Znaczy, na przyszłość na pewno tak. No teraz jeszcze tak, teraz to są zawodnicy bardzo młodzi, no ale tak patrząc chociażby na Adama, który no, ma lat 18, a już ma za sobą 4 lata gry dzięki temu, jak prężnie działa nasz program juniorski, który zresztą już zdobył 4 złote medale z rzędów na swoim szczeblu rozgrywek. No i na pewno to jest właśnie naszym celem, tak, żeby ci wychowankowie byli tak jakby powoli wchodzili do pierwszej drużyny, z czasem zastępowali weteranów, no i też żeby dzięki temu tak naprawdę no ten poziom właśnie się podnosił poprzez to, że na wysokim poziomie będą coraz młodsi zawodnicy. Przed częścią z tych chłopaków stoją także bardzo duże możliwości. Patryk Matkowski właśnie od nas z Wrocławia ma szansę pokazać się na arenie międzynarodowej w futbolu amerykańskim. To może się udać, czy jakieś problemy też mogą być, że on może nie dotrzeć? Obecnie tak patrząc na to, jak dzięki wsparciu tak kibiców i różnych i życzliwych osób nasza kampania crowdfundingowa na Wspieram to idzie, to wydaje mi się, że uda nam się zrealizować ten cel i że Patryk, faktycznie zbierzemy te środki, żeby Patryk tam pojechał, które zbieramy. Jedyne, co może nam stanąć na drodze, to tak naprawdę otrzymanie wizy do Stanów Zjednoczonych, no ale wierzymy, że kiedy tak będziemy aplikować o wyjazd z takiego powodu tak na takie spotkanie, no to też się uda i faktycznie w grudniu będziemy mogli Patryka zobaczyć na tym meczu. No tak, bo to 16 dzień grudnia, więc tak. Czasu jeszcze troszeczkę zostało, zanim Patrykowi, miejmy nadzieję, uda się do tej południowej Karolinie zawitać. Nazwiska, o których jeszcze możemy powiedzieć, panie Jakubie, proszę mnie też naprowadzić. Udało się zatrzymać coachów, dwaj trenerzy zostają. Z jakiego kontraktu, o którym głośno też w mediach nie było, jesteście dumni, powiedzieliście super, wszystko zostało podpisane. Mamy fajnych ludzi na kolejny sezon. Na pewno naszym celem po tym sezonie, tak po tym sezonie, kiedy wygraliśmy wszystko, co było do wygrania, było zatrzymanie całego sztabu trenerskiego. Tak? No, jak się mówi, nie zmienia się zwycięskiej drużyny, więc nie zakładaliśmy, że może być inaczej i cieszymy się, że z nami zostają tak nie tylko Nick Johansen i John Falvey, no, ale też Ryan Ellis czy Kuba Samel, do których niebawem dołączą także kolejne nazwiska, o których będziemy informować. Oprócz tego bardzo się cieszymy, że zostanie z nami dwóch amerykańskich graczy. Tak, z jednej strony Deontay Battle, którego już wrocławscy kibice znają bardzo dobrze, bo jest z nami od 6 lat, a oprócz niego Ricky Stevens, no, który w tym sezonie no, był jednym z na pewno z wyróżniających się graczy i też się cieszymy, że będzie z nami grał kolejny rok. Czego w takim razie można Panterom życzyć? Na pewno kolejnych złotych medali, tak? No teraz z powodu igrzysk The World Games niestety w przyszłym roku nie będziemy bronić pucharu w Europie, bo po prostu nie jest to możliwe czasowo ze względu na właśnie tą dużą liczbę reprezentantów polskich, którzy będą w tym czasie grali na World Games, no ale na pewno w 2018
powrotu do europejskich pucharów z sukcesem, no i dalszego rozwoju, a z mojej perspektywy życzyć nam tego, żeby coraz więcej kibiców przychodziło na mecze i żebyśmy byli coraz mniej egzotycznym sportem, a coraz bardziej wpisywali się w ten krajobraz sportowy Wrocławia i Polski. To tego w takim razie życzymy Panterom z Wrocławia, choć ta sztuka wkroczenia na stadiony piłkarskie wam się udała i powolutku przyciągacie na trybuny dosłownie tysiące kibiców, co także cieszy. Tak się dzieje. No teraz już nie będziemy musieli grać na stadionach piłkarskich, bo na stadionie olimpijskim już będziemy mieli swój stadion, też tak, co jest bardzo, na pewno bardzo dla nas pomocne. No więc już w marcu wszystkich zapraszamy tam. I na koniec naszej rozmowy, panie Jakubie, proszę powiedzieć, skąd panu się udało do nas tutaj dotrzeć? To znaczy, pan nie przyjechał z drugiej części Wrocławia, tylko z Londynu. Tak, jak rozmawialiśmy, tak, no prawie przyleciałem prosto z Londynu. Nie z urlopu, tylko z meczu, żeby te widzowie wiedzieli. Tak, byliśmy tutaj wraz z kilkoma osobami właśnie na meczu NFL w ramach meczów, które są ligowe, które są rozgrywane właśnie w Anglii. Także byliśmy na żywo zobaczyć, jak wygląda ten cały spektakl na Wembley. No i na pewno także zaczerpnąć trochę inspiracji, ukraść trochę pomysłów, które będziemy chcieli przenieść na nasze podwórko. I ta sztuka może się udać, rozumiem? Myślę, że tak, bo wbrew pozorom, co tak naprawdę bym polecał we wszystkich dyscyplinach sportowych, Amerykanie są specjalistami w robieniu fajnej otoczki do bardzo prostych rzeczy. I naprawdę można na takim meczu i sportowo, i organizacyjnie, i marketingowo wyciągnąć bardzo dużo prostych rzeczy, które mogą się sprawdzić wszędzie, a nie tylko tych, które się wydaje, prawda, że są wysokobudżetowe i na pewno kosztują pieniądze, więc to jest takie naprawdę bardzo inspirujące wydarzenie i inspirujący wyjazd. I niech część tych rzeczy również przełoży się na mniej kontuzji w drużynie. Jakub Głogowski, menadżer Panthers Wrocław, był moim i Państwa gościem. Tyle same Pantery, a już warto również dzisiaj zaprosić wszystkich chętnych do zobaczenia tego, jak radzą sobie na wrocławskich boiskach, między innymi nie tylko podczas ligi, ale podczas zbliżających się igrzysk The World Games 2017, bo te tutaj we Wrocławiu już w lipcu przyszłego roku. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę Dnia Echo 24. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo.